Gdy przechodzą przez Dolinę Łez, czynią ją miejscem źródeł, tak błogosławieństwem okrywa ją deszcz wczesny. Księga Psalmów 84:6. Dolina Łez. Dolina Baka, czyli płacząca Dolina Łez, jest miejscem smutku i upokorzenia, ale także błogosławieństwa. Dla apostoła Pawła był to cierń w ciele, coś, co czyniło go godnym pogardy w jego służbie dla Galacjan. To było naprawdę upokarzające i wywołało u niego trzykrotnie powtarzaną modlitwę. Gdy jednak usłyszał, że Pan Jezus powiedział: wystarczy ci mojej łaski, nie prosił już więcej o usunięcie ciernia z jego ciała. Nie, on raczej chwalił się w swojej słabości, że moc Chrystusa może być bardziej widoczna. To było miejsce błogosławieństwa dla apostoła Pawła. Odkrył ją jako studnię. Dolina Łez, Dolina Baka, stała się miejscem nieopisanej zażyłości i bliskości z Bogiem. Dla niektórych z nas Dolina Łez, Dolina Baka może być utratą tego, co jest najbliższe naszemu sercu lub udaremnieniem naszej własnej woli lub czymś, co nas poniża i upokarza. Jest to miejsce błogosławieństwa. Z rzeczy bolesnych otrzymujemy o wiele więcej otrzeźwienia niż z przyjemnych. Dolina Baka, Dolina Łez jest uczyniona jakby obfitą studnią. O której z waszych przyjemnych rzeczy możecie powiedzieć, że uczyniliście ją dla siebie studnią? Orzeźwienie i błogosławieństwo pochodzi z tego, co nas zabolało, upokorzyło, opróżniło z samozadowolenia z siebie. To jest Boży sposób na pokazanie nam, jaki Bóg jest, jaki On jest. Przechodząc przez Dolinę Łez, Dolinę Baka, dostrzegamy, jak Bóg czyni ją wielce bogatą błogosławieństwa studnią. Dlatego czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 18 werset: we wszystkim dziękujcie. Jak to należy czynić? Czy apostoł Paweł dziękował za cierń, za tę właśnie rzecz, która, jak przypuszczał, miała przeszkodzić jego użyteczności? Nie, gdy patrzył na tę rzecz. Ale gdy wzrok apostoła Pawła był zwrócony na serce i rękę, która to uczyniła, mógł dziękować. Jest wiele rzeczy samych w sobie, za które nie możemy dziękować. Zerwanie sznura najbliższego sercu lub pocięcie na kawałki tego, co nasze uczucia, na co nasze uczucia są nastawione. Musimy widzieć miłość, która to nakazała, i rękę, która to zrobiła, a wtedy możemy dziękować. Gdy przechodzą przez Dolinę Łez, czynią ją miejscem źródeł, tak błogosławieństwem okrywa ją deszcz wczesny. Księga Psalmów 84:6, czyli Dolina Łez, Dolina Baka.